Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Lecimy do rankingu 2400. Taki jest plan, jest coraz ciężej. Przy okazji przypominam o darmowym treningu 21 września w środę o godzinie 19. Oraz będę mówił o szachowych fundamentach. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. Zapraszam do pierwszej partii. Szukam przeciwnika. 2386. Co jest? Szkoda. No szkoda, 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 szkoda. Za mały ranking zapewne mam. Trudno. Szukam sobie kolejnego gracza. No jeszcze mam nadzieję, że z takimi zawodnikami uda się grać. No ale to trzeba swój ranking mieć oczywiście trochę wyższy. Przypuszczam, że po prostu nie chciał grać, bo miałem za niski ranking. Gość 2297. Lecimy. Postaram się grać żywiołowo. Tak troszeczkę gambitowo, no takie szachy są, myślę, że bardzo ciekawe. D4, D5, czyli to taki trochę obrona Ragozina, ale dobrze mówię, obrona Ragozina, nie, Chigorina, przepraszam, Chigorina, to miałem na myśli właśnie, powiedziałem Ragozina, źle powiedziałem. No, takie kombinowane trochę szachy, szczerze mówiąc, może F6 z planem takim, chociaż to za wiele nie daje, bo tutaj skoczek z gońcem broni. No to się wszystko oczywiście broni. Jak grać, żeby dobrze grać? Zachowam tego gońca, może on mi się przyda na F7. I takie szalone trochę szachy spróbuję zagrać, typu G5 może. Jakoś mądrze przestawić to wszystko. No, niech będzie G5. Przeciwnik tak szykuje takie posunięcie. Ale to niech szykuje. My sobie zagramy goniec F7 za chwilę, żeby mieć pionka. Dobra, goniec F7 tutaj trzymamy, żeby grać pionkiem H5. Wygląda to bardzo, bardzo źle. To wygląda przede wszystkim. Ale ja się tym nie przejmuję. Jest zadyma. Znaczy, zaraz mam nadzieję, będzie większa. Jest bardzo niestandardowo. O to miałem na myśli. E4. Taki ruch widziałem z daleka. Wydaje mi się, że trzeba tutaj zagrać E6, nie kombinować za bardzo, przytrzymać centrum. Wybicie byłoby raczej złe, bo oddajemy centrum. Tu będzie wybicie takie groziło. Ja myślę, że skoczek... Nie, inaczej. Nie no, wyjście skoczkiem jest ok, trzeba wyprowadzić figury koniecznie. E5 może być zagrane, już F5 nie mogę, bo tu wisi pion. Więc po tym ruchu może tak spróbować, wybicie, wybicie, tutaj na C7 poleci, bierze C8, pionek mniej w zasadzie, ale jakaś tam może inicjatywa powstanie, potem skoczek F4, no w ciemno na takie idę, zadymy, zobaczymy co przeciwnik zrobi. No po tym ruchu oczywiście jeszcze można spróbować inaczej, po prostu wybić. Hetman zagrał tu, tu będzie groziło, dobra, chyba hetman D7 trochę... Zmienimy koncepcję gry. Hetman D7, żeby zrobić długą. I przy okazji, jeszcze po takim ruchu, zauważyłem, że jest takie posunięcie. Dobra, długa, długa. Wszyscy zadowoleni. Gramy w szachy. Dobra, tak, 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 tak. Król B1, standardowe zagranie. Bardzo standardowe. Ja myślę, że spokojnie H6, bo po takim ruchu będę miał już F5. A więc sobie tak spokojnie zagram i chyba wstawię tu gońca, wstawię wieżę. Na razie spróbuję te swoje figury tutaj dobrze przestawić, tak solidnie bardziej. I czekam na jakieś wieści ze strony przeciwnika, czy on będzie coś tutaj kombinował. Można oczywiście też król B8 przestawić skoczka. Sobie w ten sposób manewry można przeprowadzać. Właśnie może to będzie całkiem sensowne, ale H6 to myślę, że takie solidne posunięcie, które trzyma pionka, no bo zawsze taki ruch groził. Miałem wcześniej oczywiście też goniec, ale teraz to już jest nieistotne. W każdym razie. Ok, zobaczymy jak się przeciwnik zachowa. Mój plan to jest taki, król B8, przestawiam skoczka. Ostatnio takie rzeczy mi się bardzo podobają. Tutaj wybić pionkiem, no skoczkiem, też wygląda w sumie ciekawie, ale puszczam pola. Nie, no wybijemy pionkiem. Pionkiem lepiej, bo tutaj pilnujemy bardzo ważnych pól w centrum. Figury nie są w stanie wyjść jakoś tam. Skoczek, tu będzie groziło zagranie, więc goniec będzie na straży. No więc zagramy tak, atakując tego gońca. Jeżeli on zagra tutaj, no to nie będę miał wyjścia. Będę musiał wybić, wybić. Tu skoczek pilnuje tego pola, będę mógł wziąć tego. No... I wieża wejdzie na E8 z tempem, tylko że na razie to się nie dzieje. Dobra. Myślę,
Myślę, że król B8 będzie całkiem sensownym ruchem. Taki ruch będzie teraz możliwy. Dobra, jest tutaj atak na skoczka. Jest to ciekawy ruch. Na pewno. Jak zagram tak, to on mi wejdzie tu. Będę musiał odejść hetmanem, ale potem tego skoczka będzie stąd będzie ciężko wygonić. A to może nie będzie takie złe mimo wszystko, bo tak, tak, tak. Ja zagram tak później. Zaraz, zaraz, no to tu muszę, bo mu podstawił już. Dobrze, zagrajmy tak w ten sposób. Oczywiście wejście skoczkiem jest bardzo takie wygodne jak masełko, ale hetman C8 tutaj pilnuje. Aha, takiego ruchu nie mogę zagrać, bo goniec F5. To się trochę władowałem tutaj w ciasnotę. No właśnie. Jak zagram tak, to mi tutaj gońcem przykurzy. Nie za bardzo mi się to podoba. Ale szukamy też innej opcji. Może skoczek E7. Tutaj to B3. Może tu w ogóle? Może król H8, żeby hetman miał opcję. Tutaj spróbujemy zagrać skoczkiem, ale on wejdzie tu i my tu... Nie, to będzie bardzo źle wyglądało, ale król H8, dobra, jest posunięcie, już poszło. Teraz tak, tutaj przeciwnik coś kombinuje, wieża E2. Okej, myślę, że... Dobra, skoczek C4, też będę miał przynajmniej aktywną jakąś figurę. Ale zaraz, on przecież wchodzi tu, co ja gadam, tak? I skoczek tu, to co on... Puh, dał mi dużo swobody, gość. Bijemy na C5 i gram tą wieżą, dlatego żeby hetman miał tutaj opcję na D8. Podejrzanie to wygląda czarnymi, ale... Moje partie wszystkie są podejrzane. Na końcu właśnie król B8 teraz by się przydał z powrotem, więc król A8 taki mały nie wypał, ale gość za szybko grał. Tutaj wybicie do końca, to jak wybije hetmanem, to on mi po prostu szczesze pionka. Król poszedł, aha, bo on chce tak. Dobra, wszystko jasne i klarowne. Tak, chodzi o to, żeby wejść tu skoczkiem. Tak, 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 tak. Okej, to będzie dobre. Idziemy sobie H5, żeby być szybszym. Chodzi o to, żeby wypędzić tego skoczka z F3 i wejść skoczkiem na E5, jak on mi zagra B3. Jeżeli on teraz zagra B3, to ja zagram tu. Wprawdzie opuszczam jakieś pola, ale będę miał skoczka tutaj, ale on też może zagrać tak. Ale potem może tu. Ewentualnie po prostu odejdę. I tyle. I będziemy sobie grać dalej. On ma parę gońców, to muszę tutaj też o tym pamiętać. Mam D8. Skoczek wszedł, ale ładnie. Ładnie tu sobie powymyślał przeciwnik. No ale cóż, bicie, bicie. C6 może będzie ciekawe, żeby tam hetman sobie pohulał. Chociaż z drugiej strony może tak zagrać. Ciekawe rzeczy. Dobra, biję. Biję to i biję tam. Trochę wymian nastąpi. Taki ruch mi się za chwilę narzuca. Jak tak, to tak w sumie też mogę przejść sobie skoczkiem na C6. Ciekawe, kto ma lepszą pozycję. No muszę walczyć tutaj o tą linię, bez dwóch zdań. Aha. Zapomniałem, że tutaj też wisi pionek, ale teraz tego i tak nie można wziąć, bo po wybiciu wież na przykład, hetman tam idzie i daje prawie mata. Prawie mata daje, prawie, prawie. Jak zagram tu, on coś ogarnia w temacie. On tu coś w temacie ogarnia. Nie no, chyba tak trzeba, żeby skoczek miał jednak placówkę na C6 mimo wszystko, żeby tego piana uderzał. Tutaj to by było, wyglądało dziwnie na B5. No to już troszkę wyższy poziom. Wyższa szkoła jazdy w tym momencie, w tym speedrunie trzeba się troszeczkę skupić w tych podejrzanych przede wszystkim granych pozycjach przeze mnie. Bo jakbym grał takie schematy, które bardziej bym znał, no to wiadomo, że byłoby trochę łatwiej, człowiek się bardziej orientuje. Aha, osunięcie F4, dobra. No idziemy sobie tutaj, atakuje pionka. Tak po prostu. Może przeciwnik tu już widział coś takiego, ale ja jestem łachkomy i bym tego pionka za chwilę wziął.
A skoczek też będzie miał fajną taką odskocznię w razie czego na B6, na B4. Chwila ciszy, skupienie. Poszło bicie. Idzie bicie hetmanem, bo cały czas mam w zanadrzu to uderzenie. Dobra, tu jest tak. Może taki ruch w ogóle zagrać, ale na końcu będzie tu bicie. Furtkę by wypadało zrobić, ale jeszcze raz tak może. Mój król będzie słaby. Jak zagram tak, to nadal nie będzie miał furtki. Ten pionek mnie za bardzo nie interesuje. Może w ogóle ciężko stwierdzić. Do tego pionka trzeba się przyczepić. Dobrze. Zagrajmy sobie A5. Trochę ryzykowny ruch, ale chodzi o to, żeby mieć furtkę królem i żeby mieć jakby co zaczepkę na B4 i wyczekuję na jego posunięcie. Aha, wybicie. Tutaj bije. Co ja zagrałem? No muszę wybić. Jeszcze będzie mi gońcem tutaj mógł strzelić. I siatki matowe w ogóle. Dobra, to źle pograłem strasznie. Bo hetman E7 można było wcześniej. Po prostu zagrać hetman E7. I przeczekać. Wszystko obronił. Niestety nie wygląda to dobrze. Powiem więcej, wygląda to bardzo źle. Czy tak mogę zagrać? No dobra, idziemy sobie tutaj. Spróbuję wymienić gońca, żeby wybić. Jak on wybije tu, to zagram gdzieś tam. On zagra tutaj. Będzie się fajnie trzymał. No zagram tu, będę grał bez pionków. Będzie bardzo trudna sytuacja. No, ale walczyć trzeba. Może G5 z jego strony? Ale nie, bo wybicie, zagram tu i będzie z atakiem. A też się można pomylić białymi. Wybił, dobrze zrobił. Takie siatki matowe zawsze tutaj mam. Jak wybiję tego pionka, to będzie dobrze. Tak, zagram. Na białym polu sobie postawię pionka, bo jak wybiję, to mogę też hetmanem atakować tutaj z tempem. Co dalej, to w zasadzie nic, ale no ale coś grać trzeba. No i może tak po prostu. Nie wiem, jeden ruch królem, żeby nie było jakichś tam szachów na ósemce przy okazji, ale to tak naprawdę nic nie daje. Idę sobie hetmanem do centrum. Jeżeli tak, to tak. Król niech idzie do góry, niech tam próbuje szczęścia. On się też tym królem w zasadzie sprytnie chowa. Taki ruch może nastąpić. To tutaj coś spróbuje straszyć. Już król A7 może był lepszy, żeby tutaj mieć jakieś opcje. Ale to i tak zawsze można gdybać. Wszystko zależy, co przeciwnik zagra. Dwa pionki mniej. No, jest źle, ale też aktywność tego gońca póki co nie jest jakaś porażająca, więc moje figury są trochę wyżej, znaczy hetman jest wyżej, skoczek coś tutaj kontroluje, więc może jakaś mała rekompensata, taka mini. Może teraz podciągnę pionka, mimo wszystko go na czarnym polu stawiam trochę niechętnie, ale cóż ja mogę teraz tutaj wymyśleć? No właśnie, on tak stoi trochę w miejscu, tu zagram, nic za bardzo się nie dzieje. Tutaj zagrać, straszyć jakiegoś szacha mi. No dobra, uciekam królem. Może on będzie powtarzał królem i będzie chciał remis? Kto wie? Zobaczymy jego reakcję, to też sobie sprawdzimy, co przeciwnik planuje. Ciężko stwierdzić. Zagrał gońcem, ale chwila. A mój pionek jest na czarnym polu, to ma duże znaczenie. Mogę wziąć tu, da szacha.
Ja odejdę, on zbije, zbije, zbije. Goniec tu, skoczek tu. Pionek mniej, ale tego. Znaczy, no, remis może bym utrzymał, ale jak wezmę tu, on tu. Ja tu. On tu. Szału nie ma. Trzeba brać hetmanem. Szkoda, że teraz nie mam pionka na H5. No to jest ten ból. Tu nie mogę, no muszę. Muszę tu. On musi wymienić hetmany, bo inaczej ja będę go tutaj męczył. Więc wymiana hetmanów na pewno będzie, więc król B8 jest lepiej, bo jest zawsze trochę bliżej. Nie wymienił hetmanów. Wow. No tu grożą już maty. No dobra. Próbujemy remisować. Szach. Szach. No to szach. Remis z pocałowaniem ręki. Dziękuję bardzo. Lecimy dalej. 2262. E4. Na to go przepchanie? Można. Jak przeciwnik przepcha, wyprowadzę gońca. A to są też normalne rzeczy. Chyba, że jakieś inne dziwactwo mi tutaj przeciwnik wymyśli. No właśnie. Coś takiego. No dobra, chyba. Chyba trzeba A6 wymusić mu od razu bicie, to spoko. No to jak wymusimy od razu bicie, mamy parę gońców i jest pięknie. Jak będzie jakieś E5, to może A5 i goniec tutaj. Bardzo będę przeszkadzał. Może C5 spróbować rozbić. No właśnie, właśnie. Gram C5 od razu. Gram C5 od razu. Spróbuję rozbić mu tutaj strukturę pionów. I teraz E6 z atakiem i z takim ruchem i tam. Na razie jestem bez pionka. Jest mi z tym dobrze. A5 i od razu tam sobie zagramy gońcem. O dziwo, taka powstała trochę obrona francuska, ale myślę, że w lepszej wersji. Dlatego, że nie pozwalam przeciwnikowi zrobić roszady. Muszę się zająć teraz tymi pionkami, jakoś spróbować się tam odbić. Pierwszy ruch to taki, może później tu. Chociaż jeszcze dostrzegam takie posunięcie, które jest ciekawe. Co? Aha, tutaj. Dobra, zagramy sobie hetman D7, żeby nie było niespodzianek. On zrobi długą roszadę w tym momencie. Ok, może zrobić. Nie zrobił. Co? H5. To z miejsca H5. Z miejsca H5, dlatego, że taki ruch jest fajny. Po prostu skoczek na F7, na F5 wejdzie i tu G4 nie będzie, ale tutaj wzięcie tego gońca będzie też w porządku raczej. O, chcę wymieniać. Nie muszę tego czynić, ale chyba końcówka będzie w porządku, więc zagram. On może zbić pionka, a w ogóle na to nie patrzę. Może niedobrze, że nie patrzę na to. Potem szybki goniec i szybka roszada. Tego nie przewidziałem. A tutaj? Żeby tam wejść później? Jeszcze na C7 będzie wisiało. Ale się pozycja skomplikowała. Dobra, ale teraz wezmę tego gońca. Wzięcie tego gońca jest na pewno dobre. Na pewno jest dobre. Hetman C5. Z atakiem tu. Skoczek wejdzie na D4, to jestem przekonany. A jednak nie wszedł tam, a to ciekawe, bardzo, bardzo, bardzo. Wieża B8. Spróbujemy od razu uderzać, żeby zejść hetmanem też i tutaj, żeby wieża miała, żeby hetman miał podparcie i żeby goniec wyszedł aktywnie. Wybić oczywiście tam na D4 nie mogłem. On skoczkiem wejdzie. A, wiszą dwa pionki. Na B2 wisi. Wisi tutaj, więc jest ok. Takie pionki są do zgarnięcia nawet takim prostym manewrem teoretycznie, ale może nie w tym momencie. Obronił te dwa pionki. Nie no, muszę przyznać, że bardzo sprytnie, kurczę, gra mój przeciwnik, ale tak może. Może F6. Chodzi o to, żeby mieć centrum, żeby te skoczki ograniczyć. Dobra, on zagra tak, to my chyba tu, żeby po tym ruchu nie było szacha. Sprytnie. Cały czas sprytnie gra mój przeciwnik. Very sprytnie, very sprytnie. Co jaka tam w ogóle?
ogarnie się. Goniec D6. Czekam na jego bicie. Ja w ogóle muszę zacząć sprzątać jego piony, bo jak nie zacznę sprzątać, to będzie źle. I chyba tak od razu, chyba tak. Bez dwóch zdań. Tu, żeby skoczek na D4 nie wleciał. I wieża B5, wieża zbija. Król sobie podejdzie do centrum. Wieża tędy. Tu jest atak. Przesadziłem? Oj, powiem wam, że czasem już mam wątpliwości, czy ja dobre ruchy wykonuję. Nie no, na razie muszę tak. On zagra tu. A nawet jeszcze inaczej. Mało dostrzegam. Zagram tak po tej linii. Chcę jeszcze wejść na G4, obronić. Jak on zbije, ja zbiję. On zbije mi kolejnego pionka. Nie, nie zbił, czyli tak poszło. Dobra. Ile on ma pionków? Ja mam 2, 4, 5, on 2, 4, 6, 7. Tak zagra, ja będę musiał tak, potem tu. Dobra, gram sobie królem na E6 do centrum. Jeżeli wejdzie tak, czy ewentualnie wieża, no te pionki trzeba będzie pozbierać, no właśnie. Czeka na taki ruch skubany. Tu, to on co wtedy? Miał nadrzut, tak? Nie, on miał taki ruch. No dobra, ta wieżówka może będzie w porządku. Tego pionu są porozstrzelane, coś tam odbije za chwilę. Ale się dzieje. Taki ruch jeszcze, dobra, to widziałem. Zbijam, on zbije, ja zbiję. Tu będzie kolejny wisiał, trochę się wyrówna, będę miał centrum. Cztery jakieś takie posunięcie. No chodzi o to, że te pionki ma porozstrzelane i to jest po prostu aż się prosi, żeby te piony pozbierać. Podstawiłem taktykę widełki. No to pięknie. Muszę zbić. Nawet nie mogę tu podejść i tego odbić. Ale mnie załatwił. Ale mnie pogrążył. Załatwił mnie bez mydła. A, tu wystarczy pójść wieża i skoczek. Oj, nawet tak nie zagrał. Tutaj to już bez znaczenia. Dobra, przegrana. Powiem wam szczerze, to jest ten moment, kiedy czułem, że kompletnie kontroluję sytuację, a okazuje się, że było zupełnie inaczej. Może trochę po prostu za szybko grałem, nie wiem. No trudno, no, tak się też dzieje. Pokornie trzeba do tego podejść i grać dalej. Czekam sobie na kolejnego przeciwnika, trochę żeby humor poprawić, nie ukrywam. No ale takie miałem założenie, żeby grać troszkę ostrzej. O, mam gościa tego samego, dobrze, może się uda zrobić rewanż. Proszę, jedziemy. Szybkie szachy, proszę bardzo. A, no to wybijam, to jestem zadowolony z tego układu. E4, zdobywam centrum. No teraz pytanie, odszedł tutaj, dobra, gram sobie tutaj. E5 będzie możliwe? Będzie pewnie możliwe. To wybiję po prostu chyba. Biorę tu. Nie wierzę w to, że on tutaj pozbiera pionki i będzie tak dobrze. Jeżeli skoczek, to chyba goniec. Wyprowadzenie szybko gońca. On oczywiście goniec D7. Będę musiał trzasnąć, wyjść skoczkiem. Aha, tak, tam są, będą ciekawe opcje dla niego. Dobra, F3 w takim razie. Chociaż tak jeszcze mogłem. Tutaj muszę wrócić pokornie. Tego skoczka stąd wygonić. Długa roszada. Ja, wiecie co, chyba mam w ogóle w plecy pozycję. Tak. Jakiś szak grozi. Mam B3 na szczęście. No i czy on może... Aha, on może po prostu wziąć pionka. Aha, no to dobrze, to się wyrównało w pionkach, tylko że czarne po prostu mają lepszy rozwój i tyle.
Ha, tak to zwykle bywa. Tutaj zagra, tu będzie groziło. No dobra, muszę tak. Skoczek E2. No, teraz wystarczy wieżę wprowadzić na linię D i grać w szachy. Raczej chyba tak trzeba, bo tutaj szach groził. Teraz już to nie jest groźne, bo wieża tu. Co to w ogóle za zawodnik jest? Aż sobie go tutaj sprawdzę, ile on ma rankingu. Gra chyba tylko szybkie, z tego co widzę. No dobrze, wieża F1. Większego wyboru nie było raczej. Wrócił skoczkiem? Okej, no to tak. I tutaj przejdę sobie. Chodzi o to, żeby tu wstawić wieżę. Dobra. Oczywiście on może tędy sobie zagrać, ale spróbuję wymienić wieżę po prostu. Zobaczymy, jak to się zakończy. Wieża hop. Musi skoczkiem uciec. Dobra. Jakieś tutaj wejście. No tu nie mogę, bo tutaj chyba. Wydaje mi się, że. Jakbym tego gońca wymienił. Było dość chyba dobre. Może tutaj. Nie, tu nie mogę, bo tak. Tak, on chce być tu i tu. Dobra, lecimy z końcówką. Jak wybije to królem, jak wejdzie, to chyba tak po prostu. Znaczy nawet tu. Aha, nie, pionka weźmie. Co on kombinuje? Goniec D7. Co to jest za ruch? Szczerze mówiąc, to nie wiem, co ma na celu to posunięcie. Ale muszę poprawić swoją figurę, więc poprawiam. Król na C2. Taki ruch oczywiście. Aha, po prostu tak jeszcze. To tak? Nie, bo on tutaj wiedział. Ale spryciarz. Co? Chyba muszę po prostu zagrać jakieś takie posunięcie tego typu. Tu chyba. Źle to wygląda. Bardzo źle to wygląda. No ale cóż, trzeba grać. No. Zagra, tu będzie mi osłabiał mój obóz. To wygląda niestety. No trochę tutaj jest takiego. Niestety, no nie, no nie jest dobrze. No hop, no goniec E1. Cóż, ja mogę innego zagrać. Ale gość jakoś tak gra te, no właśnie, gra te ruchy, nie wiem w sumie po co tutaj, teraz. Troszeczkę wzmocnię, tu atakuje, coś tam zamieszam może. Okej. Aha, wybicie to on wybije tak po prostu. Tak sobie to wymyślił. Co by się stało, jak ja bym tutaj sobie uderzył? Tak zrobimy. Trochę aktywnie sobie pogramy. Izolowanego pionka sobie zostawię. Ale goniec chociaż trochę bardziej ogarnia w tym momencie. Okej, no skoczek na F6 raczej. Ja sobie zdaję, że gram, sobie zdaję sprawę, że gram trochę szybko te partie. O, na różnobarwne chcesz pójść. Znaczy na równobarwne, przepraszam. Okej, no muszę chyba się na to zgodzić. Ten pionek wisi. Teraz jak zagram tu, to on tu. Może lepiej tak. Lepiej tak zagram, bo jak pójdzie skoczek, to tego pionka będę mógł wziąć. Ciekawe, czy on to widzi.
koczkówkę chce grać z kubaniutki. No dobra. Lecimy królem do góry. Z jakimś tempem tam zbije chociaż. Bardzo sprytnie gra, bardzo sprytnie i tak całkiem, całkiem sensownie. A4. Czuję się trochę jak na Title Tuesday. Tylko decyzję trzeba podjąć. Chodzi o to, że jak zagram tutaj, to mnie zbije. Będę musiał zbić królem, stracę ten. Nie no, ale muszę tak grać, nie mam wyjścia. Muszę. No, tempo straciłem, ale nie mam wyjścia. Ojejku. Nie widziałem tego. Ale ze mnie fujara. To robi się partia przegrana w takim razie. Trudno. Drugi raz mnie gość ograł, ale porażka. No jak zagra tak, to muszę wybić. Nie zagrał tak, to szansa. Jak zagram tu, to on tutaj, prawda? Dlaczego nie zagrał od razu tak? Bardzo dziwne. No dobra, gram on tu, ja jakoś tak się przestawię, coś tam pokombinuję. Spróbuję postraszyć. Taki ruch chyba jest ok. Cóż ja tutaj mogę? No to dał szansę mi wejść jakoś tam skoczkiem poszaleć. Jeszcze taki ruch mi dał szansę wykonać. Mało dokładnie chyba zagrał. Chociaż jak tutaj, to on tu. Czuję tę obronę, gość, czuję tę obronę. Gram tak na białe pole, żeby tutaj wejść i wziąć tego. O, właśnie. Wszystko widzi. Tak, 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 tak. Dobra. Jeszcze będę próbował. Szach. Tego chcę wziąć. Idź tam, a ja tu. Jeszcze będzie miał problem, gościu. Ale myślę, że nad tym ruchem rozważa, bo też bym to rozważał. Naprawdę? Tu, tu, tu. Tu. Dobra, gram H3. Co on mi może zrobić? Może zagrać tutaj. No i zagrał. Ale chwilunia, przecież ja tutaj się teraz w miarę uratuję. Skoczek F3 tu pilnuje pola. Jak wejdę królem, to będzie całkiem sympatycznie w obronie. To będzie całkiem okej, słuchajcie. Jak on w ogóle to pograł? Taki ruch jest może dobry. Nie no, dobra, idę teraz tutaj. I o co chodzi? Zawsze skoczkiem obronię tego pionka. Tutaj, tutaj. Ale czy to wystarczy? Może nie. Tak. To jeszcze tak mogę zagrać, tutaj wymusić, tu, tu. To nic nie da. Poczekajcie, myślę tutaj, tutaj, tutaj. To nie, też nic to nie da. A tak oddać pionka też bez sensu. Znaczy on nie weźmie go i tak. Stoję w miejscu. No stoję w miejscu, muszę trzymać pole C4. No niech przebija. On musi przebijać, ja nie muszę. Ja remis biorę z pocałowaniem ręki znowu. Z powrotem. Niech próbuje. Pograł źle końcówkę, warto. Trzeba było wyrobić dwa wolne pionki, już tam prawie bym się poddał. No prowokuje mnie do tego, żebym jakoś tam wszedł. To widać ewidentnie. Ale ja tam nie idę, wolę tutaj sobie stanąć. No jak tutaj na D5 stanę, to jeszcze mogę go pokąsać. To też było ciekawe, żeby zagrać tu, sprowokować go do takiego ruchu i wrócić to z powrotem. No remis, okej. Okay.
chyba na remis. No on tak zagra jeszcze pewnie. Sprowokujemy tym skoczkiem przed tędy może. Nie no, gońcem zagra teraz. Jakoś zagra gońcem. Chodzi o to, żeby też walczyć o punkt B5, bo jak on stanie królem, zrobi przełom, to nie będzie dobrze, ale jak będę już królem tutaj stał, mamy remis. No, słuchajcie, no cóż, wyszło jak wyszło. Komentarze zostawiam wam. Rewanż taki połowiczny, ale no, zawodnicy tutaj grają trochę w te szachy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.